Kłaniam się, a dzisiaj moim gościem pan redaktor Paweł Lisicki, redaktor naczelny tygodnika Do Rzeczy. Szczęść Boże. Szczęść Boże, dzień dobry. Będziemy dzisiaj rozmawiać o zmartwychwstaniu na kanwie najnowszej książki autorstwa Pawła Lisickiego, Prawdziwie zmartwychwstał, śledztwo w sprawie najważniejszego wydarzenia w historii. Śledztwo bardzo dobrze oparte na różnych źródłach historycznych, także na polemicznych tezach różnych autorów, którzy zakłamują zmartwychwstanie. Można powiedzieć, znakomita książka apologetyczna i gruba. Także jest tutaj dużo argumentów. Myślę, że każdy, kto powątpiewa w rzeczywistość zmartwychwstania, może ją przeczytać i będzie mu trudno utrzymać swoje własne zdanie. Ale właśnie, panie redaktorze, od tego zacznijmy, czy można w ogóle udowodnić, że Jezus Chrystus zmartwychwstał, w sensie przeprowadzenia takiego konkretnego i przekonującego każdego dowodu? To znaczy, można tylko przeprowadzić tak zwany dowód historyczny, tak bym powiedział, i udowodnić, że najprawdopodobniej takie zdarzenie miało miejsce. No, ale to wtedy, bo oczywiście pytanie brzmi, jak my rozumiemy dowód. Ja rozróżniam między dowodem w historii, czyli dowodem opartym o źródła, o świadków, o to, co możemy ustalić, od dowodu w sensie na przykład matematycznym czy fizycznym, prawda? No, czy dowodem w sensie rozumowania logicznego, kiedy to mamy do czynienia z czystymi abstrakcjami czy samymi pojęciami. No to w tym sensie taka absolutna pewność, do jakiej możemy dotrzeć, posługując się wyłącznie zasadami metafizycznymi czy zasadami matematycznymi, no to takiej oczywiście nigdy, jeśli chodzi o badanie historii, nie osiągniemy się rzeczy. Bo zawsze opieramy się, czy dotyczy to wydarzeń jednostkowych, tak zwanych zdarzeń przygodnych, o tak można powiedzieć. Natomiast jeśli mówimy o dowodzie właśnie w sensie, nazwijmy to, historycznym, czyli nie domagamy się, żeby on dawał nam taką jasność i pewność, jak w przypadku dowodu matematycznego czy dowodu geometrycznego na przykład, tak? Jeśli mówimy o geometrii Euklidesa, tylko właśnie mówimy o dowodzie historycznym, czyli jesteśmy w stanie ustalić, co było najbardziej prawdopodobną przyczyną danego wydarzenia, możemy dotrzeć do jego skutków, możemy to wydarzenie osadzić w kontekście historycznym, to tak, moim zdaniem jak najbardziej jesteśmy w stanie uznać, że zmartwychwstanie rozumiane jako fakt, jako prawdziwe powstanie zmartwych było czymś realnym i czymś historycznie danym. Tylko mówię, trzeba pamiętać, że to nie jest ten rodzaj pewności, jaki się osiąga w przypadku równania matematycznego czy badania metafizycznego, tak bym powiedział. Wielu krytyków mogłoby powiedzieć, że to rozumowanie jest błędne, bo nie można dowieść czego, co nie występuje w przyrodzie. No, nie można dowieść tego, co nie występuje w przyrodzie, ale my nie wiemy, co występuje w przyrodzie. Nikt nie wiedział, że ludzie zmartwychwstali, więc oczywiście to musi być gdzieś opatrzone błędem. Tak, to znaczy teza, że nikt nigdy nie widział, czy ktoś zmartwychwstaje w taki sposób, bo tu musimy rozróżnić dwie rzeczy. Akt czy zdarzenia, czyli wskrzeszenie, czyli sytuacja, w której ktoś kogoś po jego śmierci przywołuje do życia. I świadectwa na ten temat znajdujemy zarówno w samym Piśmie Świętym, jak i w Ewangeliach. I mamy licznych świadków oraz same te osoby, które, że tak powiem, były wskrzeszone, czy to w przypadku Eliasza, czy Elizeusza, jeśli chodzi o Stary Testament, czy w przypadku samego Pana Jezusa, jeśli chodzi o Nowy Testament. I to trzeba odróżnić od przypadku tego jednostkowego, jedynego, tak możemy powiedzieć, powstania zmartwych w przypadku Chrystusa, które nie jest po prostu wskrzeszeniem, czyli przejściem do życia takiego, jakie ono było wcześniej, prawda? Tylko jest powstaniem zmartwych rzeczywiście faktem czy zdarzeniem całkowicie unikatowym. Natomiast z faktu, że to się statystycznie nie zdarza i nie możemy tego oprzeć na naszej wiedzy, takiej jaką mamy o ogóle faktów, nie wynika, że dane zdarzenie nie miało miejsca z bardzo prostego powodu, że człowiek nie jest panem przyrody. W związku z tym my, naszym umysłem, nie jesteśmy w stanie objąć wszystkich możliwych zdarzeń, jakie kiedykolwiek się wydarzyły. Możemy się posłużyć tutaj taką analogią, którą ja się czasem posługuję. To jest tylko analogia, ale ona nam pokaże tą czasem niezwykłość zdarzenia, z którym mamy do czynienia. Na przykład analogia, która mówi o tym, że zanim nie doszło do tak zwanego wielkiego wybuchu, nie było w ogóle materialnego wszechświata, prawda? Czyli było pewien początek, a przed tym początkiem co było, prawda? No, tutaj nasz rozum natrafia na pewnego rodzaju opór, nie potrafimy się przez to przebić. Albo inna analogia, mówię, to są tylko analogie, analogia mówiąca o tym, że kiedyś, i to najprawdopodobniej w oparciu o wiedzę, którą dysponujemy na temat rozwoju wszechświata materialnego, na Ziemi nie było życia.
to życie pojawia się dopiero w pewnym konkretnym momencie, tak? I oczywiście to jest tylko analogia, ale to jest właśnie to coś absolutnie nowego, czego nie było wcześniej w czasie, a pojawia się w jakimś momencie. I w pewnym sensie, mówię to analogicznie, w pewnym sensie z bardzo podobnym zjawiskiem mamy do czynienia w przypadku zmartwychwstania. To znaczy jest jakieś graniczne zdarzenie, jednorazowe, jeśli tak można powiedzieć, nigdy wcześniej nie występujące i ono się pojawia z tą całkowitą nowością i oryginalnością, trochę tak jak w przypadku pojawiającego się życia. Czyli wiemy, że jest życie na Ziemi, no jesteśmy żywi, prawda? Możemy śledzić, jak to życie się rozwijało, ale nie jesteśmy w stanie stwierdzić, w jaki sposób doszło do tego skoku nadzwyczajnego, który miał miejsce. I w pewnym sensie mówię, że mamy do czynienia z bardzo podobnym zjawiskiem, jeśli chodzi o zmartwychwstanie. Czyli mamy świadków, mamy dowody świadczące o tym, że grób, w którym było ciało Pana Jezusa, został odnaleziony jako pusty i jeśli zbierzemy te dwa filary, czy połączymy te dwie rzeczy razem, czyli pusty grób i świadectwa różnych świadków, dochodzimy do zdarzenia, które miało miejsce i które jest czymś całkowicie nowym, niezależnie od tego, że ci krytycy powiedzą, no dobrze, ale to się nie mogło wydarzyć, bo to się normalnie nie wydarza. Ale my nie mówimy o zdarzeniu normalnym, statystycznym, który się wydarza. My mówimy o pewnej szczególnej, nadzwyczajnej ingerencji Boga. Więc żeby uznać, że zmartwychwstanie było niemożliwe, musielibyśmy uznać, że nie istnieje wszechmocny Stwórca, bo to jest w zasadzie jedyny sposób, kiedy możemy uznać, że nie doszło do zmartwychwstania. Ale ponieważ poznajemy istnienie Boga, na przykład opierając się o obserwacje przyrody, o obserwacje tego, jak funkcjonują prawa przyrody, o to, jak istnienie życia i tak dalej, docieramy do istnienia wszechmocnego Stwórcy, to nie możemy w związku z tym wykluczyć tego, że On w tak nadzwyczajny sposób przejawił swoją obecność w świecie. Także tak wyglądałby najkrócej ten argument. To, że Bóg jest, że istnieje i że jest Stwórcą i może i dysponuje na mocą, wszechmocą, to możemy, że tak powiem, zaobserwować i tego możemy dowieść, opierając się na obserwacji nawet naszej, nawet przyrody, prawda? Do tego się odwołuje na przykład Święty Paweł w liście do Rzymian, kiedy mówi, prawda, że ta wielkość i chwała boska może być odkryta w oparciu o to, jak o chwałę wszechświata, prawda, czy o świat, który obserwujemy. To jest ten sam sposób rozumowania, który znajdujemy w Księdze Mądrości na przykład. To jest sposób rozumowania, którym posługiwało się wielu filozofów chrześcijańskich, którzy widząc celowość, doskonałość, porządek, skuteczność istnienia bytu zewnętrznego, docierali do przekonania, że istnieje również jego podstawa, czyli właśnie Boża wszechmoc. No i jeśli mamy taką wiarę we wszechmocnego Boga, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby uznać, że również w tym konkretnym przypadku On objawił swoją wszechmoc. Zaraz przejdziemy do różnych konkretnych argumentów, jakie krytycy zmartwychwstania i krytycy tej narracji biblijnej formułują, ale chciałbym jeszcze, panie redaktorze, zapytać o celowość takiego uprawdopodabniania zmartwychwstania, bo przecież mówi Pan Jezus, błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Niewierny Tomasz to ten, który sprawdza, wsadza palec w ranę. To nie jest, powiedziałbym, chrześcijański ideał. Nawet katechizm trydencki mówi, że poznanie z wiary jest lepsze niż takie poznanie filozoficzne, które opiera się na dowodzeniu. Czy nie jest tak, że w ten sposób dowodząc zmartwychwstania i jego prawdopodobieństwa, działamy wbrew, powiedziałbym, temu ideałowi wiary chrześcijańskiej, która jest taką wiarą opartą na zaufaniu. Ale moim zdaniem musimy tutaj rozróżnić dwa rodzaje wiary, jeśli tak można powiedzieć. Tą wiarę, którą my mamy, to znaczy my, którzy teraz żyjemy, albo wszyscy ci, którzy żyli później. I rzeczywiście nasza wiara jest oparta na autorytecie, to znaczy na pewnym przekazie od wiary apostołów. Wiara apostołów, tych pierwszych świadków, była oparta na widzeniu. Święty Jan na przykład, Święty Jan, autor czwartej Ewangelii, autor listów, trzech listów, bardzo wyraźnie o tym mówi. Że mówimy wam o tym, co sami żeśmy widzieli na własne oczy, prawda? Prolog do jego Ewangelii mówi o Słowie, jako o życiu, jako o świetle, jako o tym, co można było zobaczyć, prawda? My żeśmy to widzieli na własne oczy. To widzenie na własne oczy, to bycie świadkiem tego, co przed nami, przed apostołami się pojawiło, jest bardzo ważnym elementem wiary. No, Święty Paweł też się nawrócił. Dlaczego? Dlatego, bo na drodze do Damaszku, zobaczył światłość i usłyszał głos. Czyli jak najbardziej, no, nie było to tylko jakieś wewnętrzne tylko zdarzenie, ale pewne zdarzenie historyczne, zewnętrzne.
Ja myślę, że trzeba w związku z tym bardzo wyraźnie tutaj te dwie rzeczy odróżnić. Ci, którzy są filarami naszej wiary, podstawą naszej wiary, apostołowie, oni widzieli. Oni na własne oczy widzieli i nam to przekazali, a my opieramy się na tym, nie widząc. I w tym sensie oczywiście nasza wiara nie może pochodzić, czasem są prywatne objawienia, ale na ogół, mówię o ogóle katolików, chrześcijan, jest to wiara, która oparta jest na zaufaniu tym świadkom, którzy nam przekazali. Ale oni nie opierali tej wiary tylko na tym, co usłyszeli, ale też na tym, co widzieli, czego doświadczyli namacalnie. Jak mówię, tutaj Nowy Testament jest, że tak powiem, mamy tam bardzo mocno i wyraźnie to pokazane. W liście świętego Pawła Apostoła do Koryntian w 15 rozdziale, kiedy pojawiają się takie głosy od samych Koryntian, którzy zaczynają, początek jest taki, mówią niektórzy z was, że nie ma zmartwychwstania, prawda? I wtedy święty Paweł odpowiada na te głosy, nie w ten sposób, a musicie uwierzyć, bo nieważne co się wydarzyło, musicie mi zaufać i tyle. Ale co mówi święty Paweł odpowiadając Koryntian? Przekazałem wam na początku to, co otrzymałem. Czyli powołuje się właśnie na tradycję i dalej wymienia, prawda? Że Chrystus zgodnie z Pismem umarł na krzyżu, że został pogrzebany i że trzeciego dnia zmartwychwstał, a następnie co robi? Żeby uzasadnić to twierdzenie, wymienia całą kategorię świadków i ukazał się, mówi święty Paweł, i ukazał się najpierw Piotrowi, potem dwunastu, potem później 500 braciom i co więcej, żeby jeszcze, że tak powiem, uzasadnić to swoje twierdzenie, mówi, a niektórzy z nich żyją, a niektórzy z nich umarli, co sugeruje, że Koryntianie, którzy powątpiewają, jeśli chcą, mogą do tych żywych jeszcze spośród 500 dotrzeć, tak? No to jest oczywiście tam zawarte. I potem pisze, później pokazał się Jakubowi, później pokazał się wszystkim apostołom, a na końcu pokazał się mi jako poronionemu płodowi. Czyli cała argumentacja, którą znajdujemy w tym liście do Koryntian, nie z argumentacją mówiącą, o, musicie uwierzyć, bo tak wam mówię, albo nie badajcie tego, tylko przyjmijcie to na wiarę. Tylko jest dokładnie odwrotnie. Jeśli chcesz zachować wiarę, sprawdź. Są świadkowie, są ci, którzy żyją. Możesz do nich dotrzeć, możesz ich posłuchać. Oni widzieli na własne oczy. Oni zaświadczą, że to, co wam przekazuje, nie jest czymś wymyślonym. Tak? Więc mamy tutaj, cała tradycja apostolska bardzo mocno jest oparta na tej widzialności, jeśli tak można powiedzieć, i na tym poświadczeniu, na świadectwie. Stąd tak wielka rola świadków w chrześcijaństwie. No słowo, prawda, martyres, świadkowie, prawda, martyr, świadek, jest tak mocno osadzone właśnie dlatego, bo chrześcijaństwo nie jest oparte na tym, jak gnostycy później mówili od II wieku, że coś mi się tam w duszy wydaje, prawda, miałem prywatne oświadczenie czy doświadczenie, coś mi się ukazało, ja to teraz zgłębiam, ale jest oparte na świadku, czyli na kimś, tak jak w sądzie, no, świadek przychodzi do sądu, składa zeznanie. Czyli jest dowodem, czy jego słowo jest dowodem na coś, co się naprawdę wydarzyło. Ale z drugiej strony można byłoby powiedzieć, że umiłowany uczeń widzi pusty grób, nie widzi jeszcze Chrystusa i w tym momencie wierzy, czyli nie widząc uwierzył. I czy to nie jest trochę tak, że to jest ten ideał, to znaczy, że ta łaska Boża uzdalnia każdego do uwierzenia, nawet jeżeli nie widzi. I to jest ten ideał, tyle że w praktyce mało kto do tego ideału sięga. I przecież sam Pan Jezus jednak wreszcie uczniów musi się ukazywać, często powiedziałbym wręcz nachalnie, żeby oni uwierzyli, jak w przypadku Tomasza, ale takim zasadniczym ideałem chrześcijańskim byłoby odpowiedzenie na łaskę wiary, którą daje Bóg, na podstawie samego słowa. Tylko myślę, że tutaj musimy właśnie bardzo to tak różnicować. Na przykład, dokładnie jak się wczytamy, pan redaktor przytoczył ten moment, w którym, prawda, święty Jan wchodzi do grobu i nie ma tam ciała i powiedział pan, że on wtedy uwierzył, ale tam jest coś więcej. Ujrzał i uwierzył. Ujrzał pusty grób i uwierzył, tak, że zmartwychwstanie musiało nastąpić. Ale więcej, on nie ujrzał tylko pustego grobu, tylko cały, ja zresztą temu poświęcam sporą część książki. A moim zdaniem apostoł Jan ujrzał nie tylko to, że nie ma ciała w grobie, ale też zobaczył ułożenie chust. To jest zresztą bardzo wyraźnie, bo inaczej nie ma powodu, żeby tyle uwagi nagle poświęcać temu, w jaki sposób były ułożone chusty, prawda? W jaki sposób było ułożone prześcieradło. To znaczy, moim zdaniem, to, co zobaczył święty Jan, przekonało go o zmartwychwstaniu dlatego, bo płótna, które znajdowały się wtedy w grobie, były ułożone w tak niezwykły sposób, jakby
jakby Chrystus, że tak powiem, wyparował przez nie. To znaczy, to jest ten moment, kiedy on uwierzył. Czyli element wzroku jednak jest potrzebny. Oczywiście w żaden sposób nikt nie będzie negował łaski, tylko potrzebnej do wiary katolickiej. Ale ta łaska z jednej strony, która jest dana od Boga, jednak jej towarzyszy również nasz rozum, nasza normalna zdolność poznawania. Gdyby było tak, że Jan wchodzi do grobu i widzi tam na przykład tam ciało Pana Jezusa, no to przecież by nie uwierzył, prawda? To znaczy potrzebny jest właśnie ten element. Ale teraz sam brak ciała, gdyby tylko wszedł do grobu i zobaczył porozrzucane chusty i płótna, no tak jak można sobie wyobrazić, na przykład, nie wiem, złodzieje przyszli, oczywiście zadałby sobie pytanie, jaki sens ma wykradanie ciała zostawianie prawda, materiałów, w które było to ciało ubrane, czy było, w którym było zamknięte. Ale załóżmy, że z jakichś powodów ktoś chciałby je wykraść, tak? No to gdyby zobaczył w nieładzie rzucone gdzieś tam po ten, to pewnie by zaczął się zastanawiać, nie mielibyśmy opisu ujrzał i uwierzył, tylko mielibyśmy ujrzał i zaczął myśleć, co się wydarzyło, prawda? Ale dopiero to połączenie tych konkretnych rzeczy, czyli tego, że one były w tym porządku, w jakim znajdowały się dokładnie wtedy, kiedy Chrystus był namaszczony przez Nikodema i Józefa z Arymatei, i te, że one tam jest takie greckie słowo, że one opadły, prawda, te chusty, dopiero to sprawiło, że pojawiła się ta wiara jako przekonanie, że tu nie mamy do czynienia ze zwykłym wykradzeniem zwłok, jeśli tak można powiedzieć, albo czymś innym, tylko właśnie tym czymś absolutnie nadprzyrodzonym. Więc myślę, że jeśli chodzi o świadectwo apostołów, także mamy konkretny przykład apostoła, bo mówi się oczywiście, że nikt nie widział zmartwychwstania. Tak, nikt nie widział momentu zmartwychwstania, ale Jan jest świadkiem, który zobaczył te chusty. Zresztą nie tylko Jan, bo przecież razem z Janem pojawia się tam w przygrobie Piotr. Nie mamy w żadnej z Ewangelii opisu, jak wyglądało konkretne spotkanie Pana Jezusa z Piotrem, Piotr, który zresztą przecież się go wcześniej 3 razy zaparł, tak? 2 dni wcześniej, tak można powiedzieć, bo w piątek. A zdarzenie dotarcia do grobu ma miejsce w niedzielę rano, licząc, prawda, w ten sposób. Ale na przykład w Ewangelii według świętego Łukasza pojawia się takie określenie, że Piotr bardzo się zdumiał. Tam jest słowo tchaumazein, czy enthaumazein. Po grecku to oznacza nie tylko być wstrząśnięty, to jakby ma bardzo szeroki zakres jakby znaczeń. Może oznaczać być, nie wiem, przestraszonym. Może oznaczać jednak być wstrząśniętym tym, co zobaczyć. Czyli krótko mówiąc, jeśli tak byśmy to tłumaczyli, to opisana w Ewangelii według świętego Łukasza postawa Piotra jest dokładnie tym samym, co zapewne odczuwał Jan, tym wstrząsem, tym bardzo głębokim zdumieniem, tak? Takim o, po prostu to się nie mogło wydarzyć, tak? To zdumienie mu odpowiada pewien stan faktyczny. Ten stan faktyczny to jest właśnie sposób ułożenia bardzo charakterystyczny tych chust w grobie. Nie tylko sam fakt pustego grobu, który już sam w sobie był na tyle zdumiewający, że kiedy Maria Magdalena przybywa do Piotra i Jana, no to oni nagle zaczynają biec. Tak? No normalnie pewnie gdyby to było zdarzenie tak zwane naturalne, zwykłe, to pewnie by się nie pokwapił nagle, tym bardziej, że bali się pewnie, że zostaną dostrzeżeni przez przedstawicieli władz żydowskich. Więc ta reakcja pierwsza, połączona właśnie z tą niezwykłością tego, co widzą na własne oczy, jest tym momentem, kiedy rodzi się ta wiara. Oczywiście łaska jest tam obecna, no ale łaski my nie widzimy. Łasce wiemy, że została dana, bo wiemy o niej ze słów Chrystusa, wiemy o tym z nauczania Kościoła, ale chcę przez to wszystko powiedzieć, że wiara chrześcijańska jest też bardzo głęboko osadzona na tym, co można by powiedzieć, na pewnym, no, na naszym doświadczeniu i naszej zdolności docierania do faktów przy pomocy rozumu. Wiara nie wyrywa z nas rozumu. To znaczy, ja tak podałem ten przykład, że gdyby Jan przyszedł i znalazł tam ciało, no to nie byłoby tej wiary, tak? Albo gdyby Jan przyszedł do tego grobu i na przykład by zauważył, że on trochę inaczej wygląda niż ten wcześniejszy grób, pomyślałby, że pomylono groby, tak? Czyli całe to rozumowanie naturalne jak najbardziej miałoby miejsce. Musi być związek między z jednej strony tym, co człowiek jest w stanie ustalić, czyli co widzi, co słyszy, co wynika z jego doświadczenia, a z drugiej strony do tego dochodzi łaska, która jest czymś niewidzialnym i dopiero razem, dwie rzeczy razem tworzą wiarę. Przy czym, jak mówię, trzeba pamiętać o tym, że moim zdaniem istnieje zasadnicza różnica między wiarą apostołów, która była wiarą
taką jak nasza, czyli wiarą opartą na łasce, ale jednocześnie opartą na widzeniu, od naszej wiary, która jest oparta na łasce, ale z drugiej strony na zaufaniu świadkowi. Czyli można byłoby powiedzieć, że my tej łaski potrzebujemy więcej, no, poniekąd, ja nie wiem, bo nie widzimy tego, tak jak apostołowie widzieli. No, w tym sensie można by powiedzieć, że my nie jesteśmy tymi, o których Chrystus mówi, że błogosławione oczy, które to widzą i uszy, które to słyszą, prawda? No, nie jesteśmy, jakbyśmy bardzo tego nie chcieli, jakbyśmy sobie tego nie wyobrażali, no nie jesteśmy tymi, którzy są obecni podczas pobytu Zbawiciela na ziemi. Oczywiście niektórzy wielcy święci Kościoła, tak jak mówię, mieli prywatne objawienia, które pozwalały im widzieć Chrystusa, no ale ogół, ja przynajmniej, i zakładam, że zdecydowana większość ludzi, która wierzy, takich doświadczeń nie miało, więc nasza wiara opiera się na autorytecie Kościoła, a ten autorytet oparty jest na autorytecie apostołów i my to badamy. Mamy prawo to badać i mamy prawo, że tak powiem, w tej wierze się umacniać. Gdyby się okazało, że świadkowie są niewiarygodni, niepewni, że na przykład, gdyby się okazało nagle, że pojawia się jakieś świadectwo historyczne, które pokazuje jasno, że tutaj doszło do jakiegoś fałszerstwa albo jakiegoś pomylenia, to na pewno nasza wiara musiałaby zostać zachwiana. Ja nie należę do tych, którzy są, którzy też występują szczególnie dzisiaj licznie i którzy mówią, że gdybyśmy znaleźli kości Pana Jezusa w grobie, to tylko by umocniło moją wiarę. No, są też tacy, ale moim zdaniem ci, którzy takie rzeczy mówią, zaprzeczają wierze chrześcijańskiej. To nie jest wiara chrześcijańska. Wiara chrześcijańska jest zawsze oparta na pewnym realizmie. No stąd w tradycji chrześcijańskiej, tym najważniejszym, jeśli tak można powiedzieć, teologiem całej tradycji jest święty Tomasz z Akwinu właśnie ze względu na swój realizm, znaczy na swoje przeświadczenie, że Bóg jest tym, który istnieje i że my docieramy do Niego badając to, co istnieje. Oczywiście w porządku metafizycznym, a nie w porządku, prawda, Ale porządek metafizyczny nie jest sprzeczny z porządkiem naszego doświadczenia i z porządkiem tego, co istnieje i co możemy uchwycić naszymi zmysłami. Żeby ten wątek zupełnie zamknąć, bardzo krótko tylko, panie redaktorze, proszę o odniesienie się do takiej kontrowersji. Pańskiej książki nie jest w stanie przeczytać dziecko, nie jest w stanie je zrozumieć z oczywistych przyczyn. Znowu odwiążę do katechizmu rzymskiego. Katechizm rzymski mówi, lepsza jest wiara niż takie dowodzenie, bo jest prostsza, szybsza. To, czego trzeba żmudnie dowodzić przez całe życie. Katechizm mówi o filozofach, choćby pogańskich. No, całe życie im to zajmuje, a my pewne rzeczy mamy po prostu na gruncie samej wiary. Jakby pan redaktor do tego się odniósł właśnie, gdy idzie o wiarę dziecka? No tak, tylko że my jesteśmy najpierw dziećmi, a potem wyrastamy z bycia dzieckiem. I jeśli byśmy się zatrzymali w naszej wierze, na takiej wierze dziecka, to przychodzi moment, kiedy człowiek, no, dla różnych ludzi to jest różny okres, ale załóżmy, że to jest wiek młodzieńczy, czyli jak się ma, nie wiem, kilkanaście lat. I człowiek wtedy zaczyna się zderzać z innymi opiniami albo zderzać się z innymi poglądami i wtedy jego wiara dziecięca, jeśli się nie rozwija, jeśli pozostaje tylko takim zaufaniem temu, co Kościół rzekł, bardzo często kończy się tragicznie takiego człowieka, to znaczy on taką wiarę traci. To jest to, co mówię. Wiara musi mieć ten komponent rozumowy, czy ten komponent racjonalny po to, żeby właśnie, kiedy zderzamy się z wątpliwościami, kiedy zderzamy się z ludźmi, którzy mówią, ta wiara jest nieprawdziwa, to wszystko jest wymyślone, to jest mit, to jest legenda, żeby być w stanie tego typu rzeczy przezwyciężyć. I moim zdaniem jak najbardziej dziecko wierzy po dziecięcemu, czy tak jak tak i można powiedzieć wręcz jeszcze więcej, że ideałem wiary chrześcijańskiej jest taka wiara, jak wierzą dzieci. Ale żeby ten ideał osiągnąć w wieku dojrzałym, nie wystarczy. Potrzebna jest zbroja argumentów. No musimy przejść przez ten ogień przeciwnika i musimy, oczywiście ludzie, którzy żyją w innym może świecie, w takim całkowitej kulturze jakiegoś pewnego zamknięcia, gdzie nie stykają się z żadnym kontrargumentem, no to być może są w stanie... Chrześcijanie średniowieczni, prawda, w wielu przypadkach, chociaż przypomnę, że akurat chrześcijanie średniowieczni... Było niemało różnych wyzwań. Było niemało, a przecież niektóre kodlibet świętego Tomasza z Akwinu, to się składają tam z 30 argumentów przeciw, prawda, które trzeba odeprzeć, więc czyli święty Tomasz z Akwinu powinien być naszym wzorcem w tym sensie. Oczywiście to nie jest dla każdego, to jest oczywiste.
Ale ci, których zadaniem, albo którzy starają się bronić przed tymi innymi argumentami, muszą się z nimi zmierzyć i je przezwyciężyć. I święty Tomasz powinien być naszym wzorcem, jak się to robi. Przytacza się te wszystkie argumenty. On potrafił na przykład w Oprawdzie, która była jeszcze bardziej rozbudowana, przytoczyć po kilkadziesiąt argumentów przeciwko tezie, którą tak naprawdę uznawał, tylko po to, żeby wykazać za każdym razem, że one są błędne. No ale żeby wykazać błąd, trzeba go najpierw poznać i potem odeprzeć. Czyli mamy ten ideał doskonałości dziecięcej wiary, który niestety w świecie skażonym grzechem nie jest możliwy do realizacji, albo rzadko tylko jest możliwy. Panie redaktorze, nie będziemy opowiadać treści książki, na pewno widzowie chętnie ją przeczytają i się dowiedzą, jak z tymi argumentami przeciwników można konkretnie walczyć, ale nie dajmy pewną próbkę. Dlaczego nie jest prawdą, że Jezus Chrystus mógł przeżyć zmartwychwstanie? No bo to byłoby, powiedzmy, najłatwiejsze wyjaśnienie. On sam z tego grobu jakoś tam uciekł, później zaczął się ukazywać uczniom i mówić, że jakoby zmartwychwstał. Po prostu wszystkich oszukał. Dlaczego to niemożliwe, jeżeli rzeczywiście niemożliwe? No to znaczy, są tacy ludzie, którzy uważają, że wszystko jest możliwe. Znaczy, to jest bardzo ciekawe. Z jednej strony twierdzą, że nie jest możliwe zmartwychwstanie, a potem są w stanie dowodzić, że istnieją, że można przyjąć najbardziej absurdalne, niedorzeczne teorie, jak właśnie ta, że Pan Jezus przeżył. Ale nie ma tutaj cudu i to jakoś rozumiem ich. No nie, to znaczy zależy, tego. Moim zdaniem, szczerze mówiąc, to jest większy cud niż nawet w przypadku zmartwychwstania, bo to co by to oznaczało, że Pan Jezus przeżył i potem pojawiła się wiara chrześcijańska? No po pierwsze by to oznaczało, że żołnierze rzymscy byli jakimiś kompletnymi partaczami i że mamy do czynienia z sytuacją, która w historii nie występuje. Tak naprawdę jest taki przypadek opisany przez Józefa Flawiusza, że jeden z jego przyjaciół został odratowany po ukrzyżowaniu, ale to było po paru godzinach. Po użyciu natychmiast pojawili się lekarze i tak dalej i zaczęli go, prawda, tam opatrywać. I nie wiemy też do końca, w jaki sposób konkretny ten człowiek został ukrzyżowany. Być może został, bo Rzymianie też stosowali, nie zawsze stosowali przybijanie gwoździem do krzyża, czasami też przywiązywali po prostu ofiary do krzyża. Więc można sobie wyobrazić, że po kilku godzinach dało się kogoś odratować, ale dwie inne osoby, które też miały być odratowane, zmarły. Więc to pokazuje, w jak dramatycznym stanie po kilku godzinach, powtarzam, znajdowała się ta osoba. Natomiast jeśli chodzi o Chrystusa, w przypadku, z którym mamy do czynienia, czyli w przypadku, kiedy użyto gwoździ do jego przybicia do krzyża i wszystko to, co wiemy na temat krzyżowania, cała nasza wiedza historyczna pokazuje, że przypadki przeżycia się po prostu nie mogły zdarzyć ze względu na to, że po kilku godzinach, wcześniej jeszcze przypomnę, że mamy biczowanie, dwukrotne zresztą, to znaczy najpierw Piłat wydaje Chrystusa na ubiczowanie w ten sposób, próbując załagodzić gniew oskarżycieli, a drugi raz już po tym, jak został skazany na śmierć. Więc mamy Chrystus jest biczowany i następnie, czyli jest już kompletnie wycieńczony do tego stopnia, że upada niosąc krzyż na miejsce straceń, nie jest w stanie do końca go nieść, stąd pojawia się Szymon z Cyreny. No i następnie dochodzi do ukrzyżowania, więc z tego, jakby to powiedzieć, nie mógł przeżyć żaden człowiek i żadne świadectwa nie są w stanie z tego zmienić. Wszystkie opisy, które temu towarzyszą, również opisy w Ewangelii według świętego Jana, to przybicie włócznią serca i tak dalej, to wszystko jest, jakby to powiedzieć, na tyle, ja to dokładnie opisuję oczywiście w książce, tak jak tutaj mówię, pokazuję, jakby to powiedzieć, jak każde zdanie, czy jak każde świadectwo jest mocno osadzone zarówno w naszej wiedzy historycznej, jak i w wiedzy medycznej, którą mamy na temat ludzi, którzy umierają teraz nie umierają w ten sposób, czyli są skazywani na śmierć przez ukrzyżowanie. Mamy tych świadectw całkiem dużo. Mamy też wiedzę, jak Rzymianie podchodzili do tej śmierci, nazywając ją najokrutniejszą i najohydniejszą ze wszystkich, jakie są znane. I tych świadectw mamy bardzo, bardzo dużo. Z okresu poprzedzającego śmierć Pana Jezusa, z okresu, kiedy On żył, no i z okresu późniejszego, czyli no, ktoś, kto sobie wyobraża, że po ukrzyżowaniu można było od tak sobie, nie wiem, no poza tym, zakładając, ta argumentacja mówi o tym, że Pan Jezus umarł pozornie, ale potem musiał się znaleźć w grobie, więc z tego grobu musiał jakoś wyjść po tej swojej śmierci, więc musiałby odwalić, że tak powiem, kamień, który się tam znajdował, pozbyć się straży, która była przed grobem. No i jeszcze jedna rzecz,
ostatni argument, jeśli tak można powiedzieć, pokazujący absurdalność tej tezy, no Pan Jezus musiałby się w tym stanie potem pokazać apostołom, żeby oni wierzyli, że On jest Chrystusem. I to jest powód, dla którego racjonaliści mniej więcej od lat 30. XIX wieku, czyli od kiedy ukazała się taka książka Davida Friedricha Straussa, swego rodzaju no, ojca tej mitologii, czy tej szkoły mitologicznej, która twierdzi, że chrześcijaństwo jest mitem, zrezygnowali z tego argumentu, bo jednak uznali, że pomysł, że ledwo żywy Chrystus, który w jakiś przedziwny sposób przeżyłby ukrzyżowanie, pojawiłby się przed swoimi uczniami, no to jedyne uczucie, jakie mógł wzbudzić, to byłoby uczucie litości i być może współczucia, albo pogardy wręcz, no bo co to jest za, prawda, nauczyciel, który przyszedł, jest, ledwo się trzyma na nogach i jakoś tam się, nie wiem, dopełzł do nich. No więc ktoś taki kompletnie nie nadawałby się, żeby w Niego uwierzyć jako w Syna Bożego, Chrystusa, wyniesionego, prawda, do prawicy Ojca i tak dalej. Tutaj teoretycznie można byłoby też argumentować, że doszło do pewnego spisku i ukrzyżowanie było tak przeprowadzone przez przekupionych żołnierzy rzymskich, żeby nie zabić i umożliwić dalsze zdjęcie, ale z tego, co pan redaktor mówi, no to nawet wcześniejsza kaźń powodowałaby takie obrażenia, że apostołowie widzieliby wtedy jednak marną istotę przed sobą, a nie chwalebne ciało. Znaczy, no, powiedziałbym tak, żeby w ten sposób żołnierze rzymscy zostali przekupieni pod bezpośrednim zwierzchnictwem Piłata, który przecież wtedy znajdował się w Jerozolimie, no to musielibyśmy mieć do czynienia z ludźmi, którzy są samobójcami. No jednak wojska rzymskie akurat czymś się charakteryzowały, a tym czymś była dyscyplina, porządek i skuteczność działania. Więc no jak miałoby to, potem kto miałby ich przekupić, skoro wszyscy uczniowie uciekli? No więc poza tym uczniowie, wszystko na to wskazuje, no nie dysponowali ani siłą, ani władzą, ani potęgą. Oczywiście, tak jak mówię, możemy snuć różne, coraz bardziej absurdalne teorie, tylko one wszystkie zakładają totalne odrzucenie świadectwa. No to musimy zacząć od czegoś innego. W takiej dyskusji musimy zacząć, dlatego to jest tak ważne, musimy zacząć od tego, na ile wiarygodne są świadectwa ewangeliczne. I gdybyśmy mogli wykazać, że one są bardzo późne, że zostały w wielu miejscach wymyślone, gdybyśmy mogli znaleźć jakieś anachronizmy, które się zawierają w Ewangeliach, gdybyśmy mogli udowodnić, że Ewangelie opisują zdarzenia, do których autorzy nie mogli przy nich być obecni, albo nie mają wiedzy na ten temat, albo zmyślają, przyłapać ich, krótko mówiąc, na kłamstwie. No, znaczy, przepraszam, to jest dokładnie tak, jak dzisiaj staramy się, ja wiem, że to może być zaskakująca analogia, ale nie wiem, jest jakaś komisja śledcza, jest ich chyba trzy w tej chwili w Sejmie, prawda? I co one badają? No, one mają wykazać pewien fakt. No to żeby wykazać ten fakt, to co badają? Badamy wiedzę na temat świadka. Badamy, czy świadek mógł wiedzieć to, co zeznaje. Badamy jego wiarygodność. Na przykład, czy on wcześniej, kiedy zeznał w tej sprawie, nie zmyślał, prawda? No jeśli zmyślał, to oczywiście jego wiarygodność spada do zera i tak dalej, i tak dalej. Więc musimy się posługiwać dokładnie takimi samymi kategoriami i oczekiwać tej samej prawdomówności od Ewangelii. Zadawać sobie wszystkie te pytania, o których mówię. Moim zdaniem, i temu poświęcam też sporo miejsca, dlaczego książka jest tak gruba, ale oczywiście z każdego z tych elementów można niby zrezygnować. Tylko ja uważam, że dopiero w całości, jeśli się zbierze je wszystkie, całą tę mozaikę się ułoży tak, jak ona powinna być ułożona, to dopiero to, o czym mówiłem na samym początku, mamy do czynienia z realnym dowodem, tak? To nie tylko z jakąś hipotezą albo z jakimiś tam wymysłami, tylko dowodem historycznym, czyli dowodem, który jest oparty tak mocno na źródłach. Otóż moim zdaniem wszystko, co wiemy na temat powstawania Ewangelii i wiarygodności tego, co one opisują, sprawia, że od tak nie można sobie przyjść do porządku dziennego i powiedzieć, a mi się na przykład nie podoba tam to, że tam się pojawia Józef z Arymatei, jego nie mogło być. A mi się nie podoba to, że tam jest Józef z Arymatei i Nikodem, ja bez tego będę czytał Ewangelię i dlatego sobie będę wymyślał. A mi na przykład nie odpowiada informacja o tym, że włócznia przebiła bok Pana Jezusa, bo to też na pewno nieprawda. A mi z kolei nie odpowiada fakt, że był kamień, który był zatoczony przy grobie, bo to nieprawda. I tak dalej. To znaczy, no, całość, jakby to powiedzieć, na tym polega często postawa racjonalistów, czyli tych, którzy odrzucają fakt zmartwychwstania, że z przekazu wybierają sobie, czy wyrzucają dowolne rzeczy, które im nie odpowiadają i mówią, o, to mi nie odpowiada, to nie jest prawdziwe. Albo na przykład bardzo popularna teoria, a wiara w Pana Jezusa, to ona się nie narodziła w Judei, tylko się narodziła w Galilei, tam się zebrali uczniowie bardzo tęsknili za Panem Jezusem, no to tak bardzo tęsknili, że aż go wymyślili i on się im objawił. No,
jak mówię... Jaka zbiorowa halucynacja. No, zbiorowa halucynacja, tak. No to możemy takie rzeczy wymyślać, no, dowolnie, no to ktoś może powiedzieć, a było tego dnia, kiedy Pan Jezus umarł, straszliwe trzęsienie ziemi, pojawiła się szczelina w grobie, ciało zsunęło się, mimo że było tam, ale znaczy ciało zsunęło się do tej szczeliny i zniknęło na zawsze. Pojawia się pytanie, dlaczego pojawiły się, dlaczego pozostały płótna. No, a płótna to nie były prawdziwe, tylko były wymyślone. Znaczy mówię, dowolnie możemy sobie wymyślać, co sobie chcemy, tylko w ten sposób, taki sposób myślenia urąga całej naszej wiedzy historycznej. No to w ogóle nie jest sposób naukowy, to jest po prostu zabawa. Naukowy. To jest zabawa, no to byłoby uznanie, że wszyscy apostołowie kłamali, no to oczywiście. To nas prowadzi do takiego przekonania. Jeśli oni tak bardzo kłamali, że te ich przekazy są tak fałszywe, to jakim cudem jeszcze dla tego kłamstwa, które wymyślili, umierali? No to jest moim zdaniem argument, bo tu nie chodzi, bo kontrargument brzmi tak, no ludzie umierają w imię różnych głupich idei. No pewnie, komuniści umierali dlatego, bo chcieli zabijać innych ludzi i gotowi byli do swojej ideologii umierać. Dzisiaj, nie wiem, szaleńcy, fundamentaliści muzułmańscy się wysadzają w powietrze. No to chrześcijanie też możemy sobie wyobrazić, że oni umierali, no bo byli tam, prawda, szaleńcami i dlatego ginęli. Tylko różnica polega na tym, że chrześcijanie, ci pierwsi chrześcijanie, apostołowie, co do których niektórych mamy pewność, że zginęli. Oni ginęli nie w ogóle dla jakiejś idei zmartwychwstania, ale oni ginęli z pewnego bardzo konkretnego powodu. Oni ginęli ze względu na to, że twierdzili, że widzieli to, co widziały ich oczy. I to jest ta podstawowa różnica. Oni nie ginęli w imię jakiejś wymyślonej idei, że trzeba podbić świat albo że trzeba go podporządkować. Oni ginęli dlatego, bo byli tymi, którzy naocznie zaświadczali o tym, że widzieli żywego Chrystusa po jego śmierci. I to jest ta... Przedstawiajcie słowo, bo pan redaktor też o tym pisze, że to nie byli zawsze ludzie zupełnie niezłomni, tylko tacy, którzy jednak się zachwiali w pewnym momencie i przestali wierzyć jakby w Chrystusa, no tak, po jego śmierci. Więc... Mamy przecież do czynienia z... Bo to też jest bardzo ważne. Ci świadkowie to jest, mają, jakby to się należą do różnych kategorii, tak można powiedzieć. Wymieniany na pierwszym miejscu święty Piotr, no przecież Chrystusa się przedtem 3 razy zaparł. I o tym piszą wszystkie Ewangelie. I znowu ktoś powie, na pewno się nie zaparł, to jest taki wymysł chrześcijański. No ale jak mówię, możemy wierzyć w różne rzeczy, ale zwykle ludzie zmyślają coś, co jest zgodne z ich interesem, a nie coś, co jest przeciwne temu, co oni chcą wykazać. Więc jaki sens miałoby przez przytaczanie informacji o zaparciu się świętego Piotra przez pierwszy Kościół, dla którego święty Piotr był tak wielkim autorytetem, a które to zaparcie w oczywisty sposób właśnie pokazywało, że był chwiejny i że tak powiem, nie pozostał wierny Chrystusowi. To była dla niego wstydliwa informacja, tak bym powiedział, to jest naturalne, tak? To znaczy, to przestało być wstydliwe dopiero w momencie, kiedy Chrystus mu, że tak powiem, wybaczył i kiedy uczniowie to wybaczenie przyjęli, tak, za własne, ale też nie na takiej zasadzie, przychodzi do nich Piotr, wyobraźmy sobie, mówi, o, widziałem właśnie Chrystusa, on powiedział, że wszystko jest okej, wspaniale, idziemy dalej. No przecież trzeba być, szczerze mówiąc, idiotą, żeby wierzyć w tego typu rzeczy. Mówię to idiota w takim mocnym tego słowa znaczeniu i niestety w takiej roli wielu tych różnych racjonalistów występuje. Dlatego mówię, że to, co oni proponują, często jest większym cudem niż cud zmartwychwstania, bo jest całkowicie sprzeczne z naszą wiedzą o człowieku, z psychologią ludzką, z naszą wiedzą o kontekście historycznym, ze wszystkim, co wiemy. Piotr rzeczywiście zaparł się Chrystusa i dlatego jego świadectwo jako tego, którego później zobaczył, jest szczególnie ważne, ale nie tylko Piotra, Jakub, który się pojawia we wspomnianym przeze mnie liście do Koryntian, brat pański, bo tak jest określony przez świętego Pawła, przecież jest wymieniony wśród tych, którzy na początku albo podczas tej działalności publicznej Chrystusa w Niego nie wierzyli, a przynajmniej mieli poważne wątpliwości. No wyraźnie to widać z opisu w Ewangelii według świętego Marka, kiedy nawet pojawia się takie domniemanie, tak można powiedzieć, że niektórzy jego bliscy pośpieszyli do miejsca, gdzie Chrystus nauczał, prawda, bo mówiono o Nim, że jest szalony. Prawda? Jest to określenie. Albo 7 rozdział według Ewangelii według świętego Jana, kiedy jest wręcz stwierdzenie, nawet jego bliscy nie wierzyli mu i dlatego powiedzieli, prawda, ty musisz pójść do Judei i pokazać to, kim jesteś. Czyli mamy świadectwa sceptycyzmu czy braku wiary
w posługę Jezusa przez Jakuba, no z pewnością śmierć na krzyżu nie była dowodem przeciwnym, to znaczy, krótko mówiąc, jeśli miał dużo wątpliwości przedtem, to takie ukrzyżowanie mogło tylko zatwierdzić te wątpliwości, bo znowu odwołujemy się do ludzkiej psychologii. Śmierć przywódcy nie jest zwykle argumentem na rzecz tego, że należy mu wierzyć. Prawda? No, to znaczy, nigdy, jeśli ktoś zostaje uznany później za wielkiego wodza, za wielkiego przywódcę, jak nie wiem, Aleksander Wielki, Juliusz Cezar, jak dziesiątki innych wielkich wodzów, czy Mahomet, jeśli chodzi o dzieje religii, no to nie dlatego, że przegrał, tylko dlatego, że wygrał. No, gdyby, prawda, Mahomet zwołał, wyruszył tam, była bitwa pod Badr, pierwsza z takich bitew, które by pozwoliły mu zatriumfować nad mieszkańcami Mekki, bo wtedy on się ukrywał w Medynie. I gdyby tę bitwę przegrał i by go, że wiem, przegonili, no to nie narodziłby się islam, tak? Bo by uznano, że prorok jest słabym wodzem i obiecał zwycięstwo, nic z tego nie wyszło. No, takich przykładów mamy dziesiątki. Mamy przykłady dziesiątków tak zwanych mesjaszy, czy pretendentów do stanu mesjańskiego, których opisuje wszystkich Józef Lawiusz. No i wyglądało to tak, że taki pretendent się pokazał, potem ginął i potem, że tak powiem, się cały ruch rozpraszał. No, inny fałszywy mesjasz, Bar Kochba, który zostaje zabity przez Rzymian, powstanie upada, no nie ma potem zwolenników Bar Kochby, wręcz przeciwnie, rabini mówią o nim już później Bar Kosiba, czyli wydrwiwają jego poprzednią, prawdę, mesjańską godność, no bo przegrana nie jest dowodem, że ktoś wypełnił swoją misję. Mówię o tym tylko dlatego, żeby w przypadku Jakuba, to jest kolejny argument świadczący o tym, że mieliśmy do czynienia z kimś, kto najpierw był sceptykiem i z pewnością nie nawrócił się pod wpływem ukrzyżowania. A jednak święty Paweł wymienia go jako świadka, jako tego, któremu ukazał się Jezus, i potem odnajdujemy Jakuba już w Dziejach Apostolskich i w listach świętego Pawła jako przywódcę Kościoła w Jerozolimie po 42 roku, kiedy stamtąd ucieka Piotr. No to, proszę, skąd się on, jak mógł zostać nagle przywódcą gminy chrześcijańskiej ktoś, kto był sceptykiem? No coś, jedyny powód to jest taki, że ukazał mu się Jezus, o czym zresztą Paweł pisze, prawda? I znowu sama logika wskazuje, że to był ten moment przełamujący wcześniejsze wątpliwości Jakuba, czyli czego to dowodzi? Że również ludzie, którzy wcześniej nie byli uczniami bezpośrednimi Chrystusa, tylko byli w stosunku do Niego, nazwijmy to, zachowywali pewnego rodzaju sceptycyzm i wątpliwości, musiało się coś takiego wydarzyć, żeby to wszystko zniknęło, i to po czymś tak traumatycznym, celowo używam takiego psychologizującego języka, ale po czymś tak traumatycznym jak śmierć na krzyżu. No przecież śmierć na krzyżu powinna być całkowitym końcem jakiegokolwiek myślenia o Chrystusie jako o Mesjaszu. A tymczasem musiało w związku z tym być tak jak trochę w kartach. No, gramy w karty i ktoś przebija tą najwyższą kartę, którą my wydaje się, że mamy. No to tym przebiciem swego rodzaju było właśnie zmartwychwstanie. To na koniec jedno jeszcze pytanie o, powiedziałbym, znaczenie tego prawdopodobieństwa zmartwychwstania dla obowiązku wiary, bo Kościół katolicki naucza, że jest obowiązkiem każdego zdrowo rozumującego człowieka przyjąć wiarę w Boga, bo to można wykazać po prostu także na gruncie argumentacji żmudnej, filozoficznej, ale rozumu naturalnego. Co do objawienia takiego zobowiązania, co do zmartwychwstania, takiego zobowiązania nie ma, ale pan redaktor pisze w książce, że jeszcze kilkaset lat temu, 200 czy 300, można było w dobrych intencjach, z dobrą wolą dowodzić, że to wszystko to jednak są bajki, bo taki był, no może nie z dobrą wolą, ale można było tak argumentować, że to wszystko są bajki, bo taki był stan wiedzy. Dzisiaj, pisze pan, ten stan wiedzy filologicznej, historycznej, archeologicznej jest inny i powiedziałbym, ciężar argumentów za zmartwychwstaniem jest inny. Czy można mówić, albo można tak hipotetycznie snuć, że Kościół mógłby dokonać takiej zmiany w swoim nauczaniu, albo nie zmiany, ale pewnego właśnie unowocześnienia, żeby zobowiązać również do wiary w zmartwychwstanie, na gruncie tego, co wiemy o jego prawdopodobieństwie. No tylko, że ten dylemat, wydaje mi się, że święty Paweł już rozstrzygnął, który właśnie w tym, że liście do Koryntian mówi, że bez wiary w zmartwychwstanie wiara nasza jest kompletnie marna. To znaczy, no rzeczywiście tym, co wyróżnia chrześcijaństwo, to no tak, ale tu chodzi o pewien obowiązek każdego rozumnego człowieka.
No tak, ale obowiązek każdego rozumnego człowieka musiał, to jest jednak, znaczy to jest jednak element wiary, tak jak mówię, do tego jest konieczna łaska. Tutaj już bez, że tak powiem, przyjęcia wiary w zmartwychwstanie. Stąd zresztą zauważmy, że Chrystus pokazuje się, bo tak można by to argumentować, tylko niektórym, prawda, wybranym przez siebie. To jest dokładnie ten znak, o którym mówimy, czyli znak łaski. Bo to jest też taki kontrargument, którym się używa, no gdyby Chrystus zmartwychwstał, to by się pokazał Sanhedrynowi, albo pierwszą rzeczą, którą by zrobił, to ukazałby się Kajfaszowi, by tam przyszedł, prawda, Kajfasz śpi, jest poranek, pojawia się Chrystus, Kajfasz wstaje, patrzy, o, co ja zrobiłem, straszna rzecz, prawda, no i wtedy Kajfasz by krzyknął, widzę tutaj, popełniłem, biję się w piersi. I się nawracam zgodnie z tą zasadą, że to jest coś, co zobowiązuje każdego człowieka. Otóż ta łaska i to działanie boskie jest, Boga jest całkiem inne. No, musimy pamiętać, że to jest też ten drugi element, czyli element tajemnicy, który jest zawarty w tym Bożym działaniu. Chrystus wyraźnie mówił, i to z kolei mówił w Ewangelii według świętego Jana, kiedy mówił o tym, że gdybyście, że brak wiary w Niego jest czymś zawinionym, bo wystarczająco dużo pokazał ze swojej godności, żeby nawet ci, którzy nie wierzyli, czy tacy jak faryzeusze, czy jak arcykapłani, żeby Go przyjęli. No stąd były te znaki wszystkie, prawda? On był adresowany do wszystkich, ale tylko niektórzy Go przyjęli. Człowiek ma wolną wolę i również w ramach tej wolnej woli może odrzucić to rozumowanie. Przecież te wszystkie rozumowania, które tutaj przytoczyłem, które oparte są na tym, że mi się coś nie podoba, to znaczy, że właśnie odrzucam przekaz o Józefie z Arymatei, o tym, że były tam kobiety, albo że był Nikodem, albo że były płótna, no wszystko to jest możliwe. Znaczy, to jest kwestia naszej woli. Mogę się temu przeciwstawić. I to jest właśnie ten element, jakby to powiedzieć, wolności, której Bóg człowieka nie pozwala, nie zabiera mu tej wolności. My ją cały czas mamy, a jej elementem jest właśnie też to, że możemy zanegować nawet ten przekaz, który rozumowo jest najbardziej prawdopodobny. No, po prostu nam się to nie podoba i żeby, nie wiem, jakie dowody ktoś przytoczył, to będę zawsze twierdził, że to jest niemożliwe, bo tak uważam, mi się to nie podoba i to jest ten element ludzkiej pychy, którą każdy z nas może popaść i może wtedy uznać, że nawet mimo istnienia tych wszystkich dowodów, któreśmy przytoczyli, to ta pycha i ta wola mocy jest w nas silniejsza i my się po prostu z tym nie zgadzamy, bo nie. I co tam, ileś dowodów będzie ktoś przytaczał i tak dalej, wystarczy mi, że ja jestem przekonany, że to jest niemożliwe i na tym kończę. Już. A dlaczego to jest niewłaściwe i dlaczego jednak wszystko, cała ta opowieść biblijna jest przekonująca o tym już w książce. Bardzo dziękuję, panie redaktorze, za rozmowę. Dziękuję. Państwu bardzo dziękuję za uwagę. Zachęcam oczywiście do lektury książki Prawdziwie Zmartwychwstał, wydawnictwo Fronda. Łatwość kupienia jest na pewno duża, a także można jeszcze przed świętami pewnie zdążyć, ale przynajmniej w tym okresie wielkanocnym. Zachęcam również do wspierania kanału PCH24. Wszystkie informacje na banerze na państwa ekranach i pod tym nagraniem. Kłaniam się i z Panem Bogiem.